Skoro wiemy już, jak podejrzeć procesy i uzyskać o nich informację oraz, że odwołania do nich następują poprzez PID, czyli indywidualny identyfikator, spróbujmy zasymulować sytuację, o której już wcześniej wspomniałem. Uruchamiamy jakiś program, niech jak uprzednio będzie to przeglądarka internetowa. Jak wiemy, możemy ją zamknąć przez wciśnięcie ikonki krzyżyka. Co jednak, jeżeli przez jakiś błąd przeglądarka nie chce się zamknąć, albo ku naszemu nieszczęściu przycisk myszy przestał działać? Przełączmy się więc do konsoli. Możemy to zrobić po prostu klikając w konsolę lub, skoro założyliśmy, że nie działa przycisk myszy, użyć kombinacji Alt i Tab. Używając wcześniej poznanego polecenia TOP, wprowadźmy je, odszukajmy nasz program. Ja od razu wyjdę z programu, aby linie się nie zmieniały, nie wprowadzały dodatkowego zamieszania i widzimy, że na pierwszym miejscu mamy naszą przeglądarkę uruchomioną przeze mnie. W kolumnie PID odczytujemy jej identyfikator. 4416. Uruchomię teraz nowe okienko terminala, aby wszystko było bardziej czytelne. Jak i również pokażę Państwu działającą w tle przeglądarkę. Przejdziemy na sam początek i proszę zobaczyć, co się dzieje po wprowadzeniu komendy, którą teraz poznamy, a mianowicie kill. Jej składnia jest bardzo prosta i po jej wprowadzeniu podajemy numer PID. W naszym przypadku jest to 4416. Wprowadzamy numer PID. Potwierdzamy Enterem. Jak widzimy, przeglądarka się zamknęła. A jeżeli teraz ponownie sobie uruchomimy komendę TOP, do PS zaraz przejdziemy, widzimy, że Firefox już nam się nie pojawia jako uruchomiony program. Wyczyśćmy sobie ekran i poznamy jeszcze jeden przełącznik, który możemy używać razem z komendą kill, a mianowicie -9. Aby zaprezentować jego działanie i czym się różni, użyjmy teraz dla odmiany komendy ps, wcześniej poznanej. Widzimy, że mamy uruchomione m.in. powłokę bash. Próbując ją zabić, czyli użyć komendy kill, wprowadzamy numer PID, potwierdzamy Enterem, widzimy, że nic się nie dzieje. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że właśnie na niej pracujemy. Ale możemy też i temu zaradzić. Jak wspomniałem, istnieje przełącznik -9, który wymusza zamknięcie procesu, nie patrząc na żadne okoliczności. Wprowadzamy więc kill9, numer PID naszej powłoki, czyli 4481, 4481 i zobaczmy, co się teraz stanie. Jak widzimy, proces został zamknięty. Komenda kill jest dość prosta w użyciu, więc możemy przejść do kolejnej lekcji.